Ahoj kamraci! Ahoj! Cześć, witajcie z tej strony Machasolec i witam was w kolejnym odcinku ze Stranded Deepa. I dzisiaj ze mną w tle, tak w gościach, jest ze mną Arek. Cześć! I ogólnie jak widzicie, zajebisty poranek, a my tutaj ze swoją nie lupą, lecz nie lornetką, ale kurna... Nie, to lornetka jest, dobrze. Jedziemy zaraz na tamtą wyspę. Ale tu piękny wschód słońca, tutaj już widzę się wyłania. Dobra, także jak widzieliście też mi tu mój farming udało się. Ty pierwsze zbiory. Dobre, nawet dobre. Tak, brzuszek dobry, najedzony? Najedzony. Dobra, także jak widzicie już mamy silnik. O, nie wiem czemu, ale to jak kosiarka chodzi. No ale trudno. Pulsy, ekwipunek. Także lecimy sobie. Szkoda, że musimy tutaj tak przykucniętym być, bo troszkę mało widać. Wcześniej pamiętam w poprzedniej wersji było tak, że staliśmy normalnie tak jak przy tym i można było sobie jechać. Ogólnie jeśli chodzi o silnik, naprawdę szybko się można przemieszczać pomiędzy wyspami. Dobra, teraz miejmy nadzieję, że troszkę może dłuższy zrobimy dzisiaj, zobaczymy jak to tam wyjdzie z tą wyspą. Co na niej znajdziemy. Chciałbym też upolować Marka, bo gdzieś Marek mi odpłynął. Popatrzyłem jakiś tam poradnik, że są kurna trzy rekiny, ale nie mam zamiaru się ich wszystkich uczyć. Są też nadlatające, więc nie zdziwię się, jakie Arian wpadł do mnie na wyspę i przeleci i mój dom, można tak powiedzieć. Mam tu też głęboką nadzieję, że znajdziemy coś fajnego, może coś nowego na tej wyspie się znajduje. Jestem ciekawy, czekam na kolejną aktualizację, mogliby coś ciekawego dodać, bo jest też taka nowa opcja, jak sami widzieliście, a niestety wam teraz nie pokażę, jak dopłynę na wyspę. Medical, czy jakoś tak, że jakieś tam z liści, coś możemy tam przyrządzać. Fajnie by to było, pewnie będą to te kwiaty, które jeszcze, o Jezu, widzieliście sami jak to zareagowało z racji tego, że wyspa się pojawiła. Możemy powoli zacząć się już rozglądać, bo może coś ciekawego nas tutaj spotkać. Jak myślisz, Arek, co dzisiaj uda nam się znaleźć? O, ale fala mnie wyniosła. Co dzisiaj uda nam się znaleźć? Mamuta. O kurwa. To nie epoka lodowcowa. No to nie wiem. Ej, ale walenie. Fajnie, jakby, ale fajnie, jakby był mamut. Walenia. Walenie. Może być. Ale powiem wam, że... Powoli będzie dobiegała końca ta seria, ale zaraz lecimy z następną, gdzieś piszcie, czy właśnie mam tutaj rozbudowywać się, mimo wszystko, że już mam znalezione. Bo może... O! Ja wiem! Co w kolejnym odcinku, co chcecie, żebym zbudował? Czekajcie, bo tu już coś chyba widzę. Ale żebym nawrota zrobił? Czekajcie, tamta wyspa to jest moja chyba. Jest, mamy statek. Dwa no. Statki mamy, no i bardzo ładnie, ale żebym kurde bokiem wpadł tutaj na ręcznym. No i cześć, witajcie. Widzę, że jest kamień. O. Tutaj daj kamień. Za dużo nie znajdę chyba. O, mamy te, jak widzicie. Kurde, naprawdę? Co się dzieje? Wpłynąłem, ale co z tego, jak tutaj nic nie ma. Ale biedny statek. Jeszcze nie umrze, nie wypłynę. Szkoda. Znaczy dobrze. Płyniemy teraz do drugiego. Tankowiec czy coś w tym stylu. No. Opony. Skrzynki mnie najbardziej interesują. Maczeta. Może być. Dobra, drzwi. Jest witaminy jakieś. Maczeta, śmigło. Będziemy to zaraz wszystko wywalać. To co nie będzie nam potrzebne. Czekajcie, jeszcze zdążę tutaj zobaczyć co jest w skrzynkach. Dobra, wypierdzielamy stąd, bo zaraz się utopimy. Coś nam się zamknęło. Dobra, już nie będę tam wpływał, bo to nie ma sensu. Także jak na razie nic ciekawego nie udało nam się znaleźć. Także jak wspominałem, czekam na wasze propozycje, co mam zbudować dla was. Bo no teraz mamy już praktycznie wszystko na tej wyspie, jak sami widzicie. Co, no te śmigiełka to mi się nic nie przyda, szkoda, że nie można jeszcze jakoś po swojemu czegoś zbudować, wiecie, jakichś tam różnych takich dupereli wymyślonych przed siebie, bo wystarczy, żeby tam patyk, linka, coś w tym stylu, żeby było. Opłyniemy sobie tą wyspę jak na razie dookoła, bo jestem najbardziej ciekawy statków. I właśnie myślę, no bo nowa seria, to mi się wydaje, że dopiero zaczniemy, jak będzie jakaś aktualizacja, bo nie ma sensu, no jeszcze raz, no raczej... A nie, jedynie co mi może, no to inaczej wyspy... Ooo, wylosować. A, ja sobie nie wiem czemu nie wziąłem silnika. O kurcze. Ja cię kręcę.
Raz, dwa, trzy okręty przy sobie, nie? Praktycznie pięć, bo tamte dwa też nie były daleko. Wow. Mega. Wygląda. Czy wychodzi na to, że kurde... Nie wybrałem najlepszej Znalazł wyspy. Znalazł coś mamuta. Że nie wybrałem najlepszej wyspy. Kolejna taśma. Kurna dziot, po co mi taśma? A, bo jak mam szmatę i mam... Dobra, już wiem. A, już wiem. Tak, takie... No. A, już wiem. O, mam dwie maczety. Kurde, szkoda, że ten witamin nie mogę brać. Chciałem sobie na odpornienie wziąć. O! Krzysiek. Tutaj będzie fajnie. Mamy wiadro. Mamy kolejną taśmę. Mamy pustą skrzynkę. Mamy szmaty, mamy młotek, mamy kompas. Mamy śmigło. I nic, cholera więcej ciekawego. Dobra, no. Wypływamy tutaj i spadamy na kolejne okręty, tylko prawdopodobnie już będziemy musieli sobie wywalić rzeczy. Pełno opon, pełno tego wszystkiego, no co tu barkę by można było jakąś budować. Czemu nie? Zobaczymy. Po co zresztą, jak mamy taki fajny, malutki okręcik, którym wszędzie się przedostaniemy, nic do tego nie musimy przewodzić, chyba że jedynie drzewo, jak będziecie chcieli jakąś straszną budowę, ale raczej ja się będę teraz, jakbym miał się budować, nie, to będę na każdej innej wyspie budował, na każdym innym odcinku jakąś budowlę. Także czekam na wasze propozycje. Serio? Ktoś mi opustoszył skrzynkę? No szkoda. A tutaj? Będzie? Krzysiek? O, jest skrzynka. O. I co w niej? Młotek. W głowę się. Nic, nic, powiem ci. Nic takiego fajnego. Prawdopodobnie pojadę i wywalę sobie to na wyspie, bo w razie będę tutaj miał się budować, to już będę korzystał sobie właśnie z tych oto dóbr natury, które udało nam się znaleźć. Wezmę tutaj z przodka. O, mamy kraby. O, kraby to bym z chęcią zabrał tam do siebie. Bo wiecie, tam mam bardzo mało żarcia, to także tak. Na razie to wiader mam pełno. O, i się woda wylała. Lord Szmaty wiader. mogę zostawić. Dobra, to wezmę. Tu śmigła mi się nie przydadzą. Młotki. No. Młotki też. Witaminy, ciupaga. Ciupaga. O, to mogę zostawić, bo jakbym później ścinał te drzewa, to mi się to może przydać. Jeśli chodzi o witaminy, to witaminy też mi się nie przydadzą. Kompas mam. No to jedynie te taśmy jak na razie zostają. Z takiego mojego ekwipunku. O kurde. Idziemy zwiedzić wyspę. A ja sobie takiego przekąszę tutaj, proszę ja ciebie. O. Bardzo dobre, bardzo dużo witamin odżywczych, minerałów. Ojaj, nie mogę, ile tutaj jest rzeczy, zobaczcie. Wszystkiego pełno. Oj, chyba jeszcze lepsza wyspa niż ta poprzednia, w której byliśmy na niedalekim odcinku, czyli w zeszłym. No jest bardzo dużo tych patyków by było, bo są te takie, wiecie, te drzewka. Szkoda, że tej wyspy byłoby rozwalać. Jakąś dużą budowlę. Co byśmy mogli tu zbudować z tego materiału, co jest? Wiecie, najbardziej to pewnie byśmy budowali znów z patyków, nie? Z racji tego, no, że to najbardziej taki surowiec, który mamy pod ręką. Bardzo mało palm, więc trzeba byłoby wozić to chyba jednak ta barka. Barka by się przydała. Jestem ciekawy, czy na taką barkę, bo gdzieś widziałem były te... Muszę obejrzeć odcinki. Wiecie, te takie okrągłe, te metalowe, co się paliwo, beczki, o. Beczki były i jeżeli by były takie beczki, to prawdopodobnie są one od tego, od wyporności wody, że nie będzie nam się to topiło. Także no coś by się pomyślało. Fajnie jakby można było na przykład mieć tą linę i za linę sobie przyczepiać do łódki, na przykład bale, coś takiego w tym stylu. Fajne by to było. Szkoda, że tego nie wymyślili. Może w następnych aktualizacjach, co z tego będzie. Tutaj jest jakiś kwiat, myślę, że on będzie w następnych tych używany jako właśnie coś leczniczego. Jedziemy opłynąć sobie tą wyspę jeszcze dookoła. Ja naprawdę silnik, teraz gitara zatankowany do pełna, na rogala można jechać. Co my tu jeszcze mamy? Dawno Stranded Deepa nie była, muszę wam przyznać, że jestem mega zaskoczony, bo pytacie o tego Stranded Deepa, widać, że wam się spodobało. Wyświetlenia, łapki, wszystko naprawdę, o ja cię kręcę. Gdzie nie pojadę, tam statek. No widzę, że tutaj naprawdę jest taki fajna wyspa, jeśli chodzi o doszukania. Dobra, nóż w dłoń i chłop, Krzysiek na banie. Będzie skrzynka? Skrzynki nie było jakby. No i pusta skrzynka. Albo te skrzynki, żebym mógł brać. Bym sobie tam jedzenie przechowywał, coś w tym stylu.
Ej, wiecie co? Kiedy popłyniemy sobie i poszukamy tych rafy koralowej, kurde. Bo jeszcze nie byłem na głębinach takich dużych. Szmata. Jakiś tam coś tam, nóż. Kolejna latarka. Co tu jest? Sikiera, coś tam niepotrzebne, nic. Jakieś ryby. O, mamy paliwo, także można spadać na rogala. O, niestety nie... O, ja cię kręcę, ile ryb. Oj, powoli się topimy. Dobra, nie wiem, czy nie słyszę tego. Nie słyszałem gdzieś rzeki nas daleka. Ale miejmy nadzieję, że to tylko był mój jakiś wybryk natury. Dobra, co my tutaj znaleźliśmy? Nic konkretnego. Płyniemy dalej. Fajne rybki były, widzicie? O, o, tutaj jest zakończenie już mapy. Ciekawe jestem, jakbyśmy płynęli poza zakończenie, ale raczej nic ciekawego się nie znajdzie. Ale kiedyś to sprawdzę. Już w nie dzisiejszym odcinku. Dobra, na taką odległość mniej więcej będę widział, jak na środku, czy po lewej, czy po prawej mam jakiś statek. Coś ciekawego może się kryć w tych głębinach. Jestem bardzo ciekawy, bo raz kiedyś tak płynąłem i takiego olśnienia dostałem, bo był ten, jak to się nazywa, tak jakby samolot, tylko że on strasznie był w wielu różnych częściach, ale było to strasznie głęboko, że gdy do niego dopływałem, to już mi nie starczało tlenu, musiałbym mieć tą butelkę. Tylko ta butelka jest do jednorazowego wykorzystania, więc jest trochę z tym lipa. O Jezu, jak mnie tutaj zlagowało lekko, bo się coś załadowało. Czekajcie, tutaj już raczej dobre, albo byśmy mogli, kiedyś przepłyniemy. Jeszcze szukając ostatnich statków, przepłyniemy dookoła całą mapę, bo raz jak opłynąłem sobie, to tam troszkę rzeczy się poznajdowało, takich już podwodnych, wiecie, tych. Ale to mówię, no ciężko jest na pewno z racji tego, że brakuje nam tlenu na głębokościach. No a te butelki to jest coś niespotykanego, bo może znalazłem ze dwie, jak na razie, które już zużyłem, żeby tam coś sprawdzić w głębszych tych. No, no widzisz. Kurna, miałem nowy mikrofon. Wczoraj słuchawki z mikrofonem znalazłem. Miałem właśnie go dzisiaj założyć. Chłopaki mówili, że niby lepiej słychać. Ej, no patrzcie, no. Chyba nic ciekawego tutaj nie znaleźliśmy już. Fajnie, fajna płcizna tutaj jest, mielizna taka, o rybki, wszystko. O, tutaj by porozkładał te nasze skrzyneczki, te pułapki na ryby. Może, dobra, spadamy chyba. Nie wiem, o może popłyńmy sobie. Jestem taki już bardzo ciekawy. Co tu mamy? Dużo nie stracimy w razie czego. O ja pierdzielę. Ale ślicznie to wygląda. Zobaczcie, ile ryb jest takich innych. Wow. Mega to wygląda. O nie, 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 tu wiecie co było? Abym to... Mamut. Nie, mamut. Było to takie to kolczaste. Co ostatnio w to wdepłem i musiałem antybiotyk wziąć, a już niestety antybiotyków za dużo nie mamy. Szukam piłki, bo ogólnie kiedyś u kogoś coś oglądałem, piłka była. Dobra, spadamy, bo jak mnie tu rekin dorwie, to ja nic mu nie zrobię. Jeszcze tutaj... O, telefon, zapomniałem. Dobra, no nic, spadamy. Kiedyś na pewno odwiedzimy sobie te głębiny, tylko tam blisko swojej wyspy. Czekajcie, to możemy spadać, albo wiecie co? Poleciałbym sobie od wyspy, jakby do wyspy, tylko tak gdzieś może środkiem coś... Patrzcie, coś znalazłem. Jesteś pod wodą. No coś ciekawego się chociaż trafi. Mamut. Kurwa. Mówiłem, są na takie najgłębokościach niektóre. Już źle się czuję, widzicie? Bandaż. Krzysiek, już wypływam. Już, już, nie umieraj. No już. Pewnie trochę życia straciliśmy. O kurna, całe. Dobra. Już, już, żyjemy, żyjemy, tak? Oddychamy, jemy. Rybki. Dobra, zaraz się zregenerujemy, łyk picia. No nie, no widzicie, nic ciekawego nie znaleźliśmy. Jestem ciekawy, czy się tak... Krzychu. O kurwa.
No nie pierdol, że mi się wyjebała łódka. Ja cię pierdzielę. Gadzie, jakbym to wciągnął pod wodę. Ale kwas się robi. O, jest! Żyje! Chcę paliwa, widocznie jest zatankowana do pełna. Coś tu znaleźliśmy ciekawego. Ogólnie nie jesteśmy nic tam chorzy, ani ten nie. Dobra. Nie, to mam jak, ej. Ej. To? Jak tyś dzisiaj ubrany jest? W jaki kolor? To, ten mój? Ubranie. Na sobie. Bo nie mam nic innego, bo w praniu. To musisz czarne założyć, przecież żałoba jest. Ako? A, po babce. Babko! No jo, zapomniał. Czekajcie, przepłyniemy, tu może coś znajdziemy, jak będziecie coś widzieć, to krzyczcie. A ja nie będę tego widział, nie? Krzyknijcie. Kurna dziot. I to była ta właśnie próbka takiego pływania podwodnego. Już dzisiaj nie chce mi się łapać Marka. Spadamy na wyspę. Nic ciekawego nie znaleźliśmy. Lipa. Także od następnego odcinka sugeruję się waszymi komentarzami. Co w temacie budujemy? Co byście chcieli zobaczyć w Stranded Deepie? Na przykład jak nie wiecie to jak to opisać, dajcie zdjęcie z Google'a czy coś w tym stylu. Okay, to jest tamta wyspa, to jest ta wyspa co byliśmy ostatnio. A tutaj jest ta nasza. Dobra, przepłyniemy tu takim rogalikiem małym. Jak tam? Czy nie wracamy do życia? No trudno, prześpimy się. Leżymy, odpoczniemy w domku. Myślę, że mi przejdzie. Nic tu ciekawego już nie znajdę. Także to by było na tyle akurat dzisiaj. Dwa odcineczki jakieś tam macie, neutro typowa i coś jeszcze. Albo ATS. Ale to tak średnio go oglądacie. Albo FIFA już bardziej wolę sobie pograć. O, może kariera zawodnika właśnie jutro. Dobra. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, my już jesteśmy na wyspie praktycznie. I właśnie no, tak jak mówię, piszcie, ja jestem bardzo ciekawy, bo chciałbym sobie pobudować. Co mam ciekawego tutaj dla was zrobić. Także do kolejnej, właśnie i tam, która praca wygra, to tam przeczytam imię i nazwisko, które sobie wybiorę danej osoby. Także dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się, cześć! Cześć!